Mistrze, może coś wam powiem. Jezus wybrał tych, których chciał. I nic nam do tego, chociażbyśmy wiele mówili o tym wyborze. Zdrajca, złodziej, kolaborant, sprzedawczyk. My tak postrzegamy innych, chociaż sami jeszcze święci nie jesteśmy. A Bóg widzi człowieka, któremu daje możliwość wyboru drogi swego życia. Człowiek może przyjąć wezwanie, by pójść za głosem życia, albo pójść za głosem śmierci. I kiedy widzimy tłum, jaki oczekiwał Jezusa, dostrzegamy, jak człowiekowi jest potrzebna nadzieja. Wszyscy chorzy i opętani, którzy zbliżyli się, chcieli dostąpić uzdrowienia, bo moc wychodziła od Jezusa. Chcąc być naśladowcą naszego Mistrza, powinniśmy dostrzec, że Jego działanie oparte jest na modlitwie i do modlitwy prowadzi. Nie możemy ignorować żadnej z tych przestrzeni. Słowa świętej Teresy Benedykty od Krzyża nam to jeszcze bardziej uwidaczniają. Każda ludzka dusza jest świątynią Boga. To nam otwiera szeroką perspektywę i całkowicie nową. Modlitwa życia Jezusa jest kluczem do zrozumienia modlitwy Kościoła. Ten wybór 12, ta organizacja od podstaw rodzącego się Kościoła, może dla nas być zupełnie niezrozumiała. Zwłaszcza teraz, kiedy często podaje się nam rozcieńczoną Ewangelię. My także często w swoim życiu duchowym postępujemy jak zaprogramowani. Pacierz rano i wieczorem, spowiedź w pierwszy piątek, Eucharystia w niedzielę, w Wielkim Poście Droga Krzyżowa itd., itd. Spróbujmy wyjść poza ten schemat i odkryć w sobie intuicję wiary. To takie ładne pojęcie, które może jeszcze nic nam nie mówi. Jezus nie każdą noc poświęcał na modlitwę, ale nie znaczy, że nie był w łączności z Ojcem. My się tego ciągle uczymy, ale Bóg jest obecny przy nas 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W końcu my w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak czytamy u świętego Łukasza w Dziejach. Choć wykonujemy swoje obowiązki, to Pan jest przy nas. Choć jest niedotykalny, to pozwala się dotknąć i nas dotyka. Przeszkadza nam w tym tylko nasza gruboskórność. Mamy wychodzić na górę, nie żeby zwiedzać czy podziwiać widoki, ale po to, by spotkać się z kimś najważniejszym. Z kimś, na kim nam zależy. Nie da się wymodlić na zapas. Choć niektórzy mówią, że już się nachodzili do kościoła, to teraz nie muszą. Tak samo może powiedzieć mąż czy żona, że już w narzeczeństwie dali znak swojej miłości, to teraz już nie muszą. Jest to sprzeczne z naturą, bo miłość należy cały czas pielęgnować, dbać o nią, wyrażać ją i podtrzymywać, żeby nie zgasła. To samo jest z wiarą w Boga. Modlitwa daje jeszcze jedną wskazówkę, a zarazem chroni nas przed naszą nieomylnością. Modląc się i działając, wydajemy owoce naszej pracy. Przecież po owocach zostaniemy rozpoznani, do kogo należymy. Czyż nie tak mówi Pismo? Ten tłum, który czekał na Jezusa, pięknie obrazuje Kościół jako dar Boży. Jezus z apostołami schodzi do ludzi, by pokazać, jakie mają zadania. Mają podejmować ważne decyzje, ale przede wszystkim angażować się dla ludzi. Znał nie tylko ich słabości i wady, ale znał także ich pragnienie i gotowość oddania się dla Bożej sprawy. Jezus nie potrzebuje wokół siebie ideałów, ale takich ludzi, którzy przyjmą od Niego pouczenie, dadzą się formować i będą gotowi do posłania. Potrzebuje Ciebie i mnie, byśmy stawali się apostołami w naszym otoczeniu. Niech Pan wam w tym wszystkim błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.